Widzieliście tę akcję? W finale Pucharu Hiszpanii Leo Messi okiwał 5 zawodników i strzelił bramkę. Tak chcieliby grać uczestnicy obozu piłkarskiego Osikamp w Krakowie. I jak to zrobić? Opowiadają o tym trenerzy Borussii Dortmund. Wszystko to, jakie mają marzenia, jakie mają życzenia, żeby im się spełniło, ale żeby im się spełniło, to potrzeba do tego jakiejś tam własnej, to bardzo dużej samorealizacji i wiary w te marzenia. Także przed chwilą, przed pierwszym treningiem przedstawialiśmy własną jakąś taką wizję reguł, jakichś tam zachowań, jakichś takich drobnych wskazówek na to, jak powinno się na ten trening ukierunkować, tak żeby dzieci same w sobie znalazły taką inspirację i świadomość tego, żeby dążyły do realizacji własnych marzeń, żeby to nie było naciskane przez kogoś z zewnątrz, czy to przez trenerów, czy przez rodziców, czy przez inne osoby, tylko same w sobie znalazły taki punkt, taką inspirację do tego, żeby zrobić wszystko, żeby te marzenia zrealizować. W takim wieku, jak oni mają 7 lat, to dla nas to jest najważniejsze, że oni grają po prostu, że oni nie mają za dużo stresu, jeżeli oni grają piłkę nożną, ale że to jest naprawdę jeszcze zabawa dla nich. Nie? I to jest najważniejsze, bo wtedy oni są zawsze motywowane grać piłkę nożną na całe życie. I potem to oni mają naprawdę szansę być profesjonalny piłkarz kiedyś, ale jeszcze krok po krok i jeszcze trzeba pracować. Nie? Nie zależy, żeby tutaj z tych 60 chłopaków 60 było Błaszczykowskich albo Piszków, no bo nie ma takiej możliwości, tak jest prawda. Chodzi nam o to, żeby każdy na jakiś tam swój poziom, każdy ma swoje jakieś tam granice, marzenia i cele, żeby każdy jak najwięcej z tego wyniósł, każdy jak najwięcej osiągnął i to wtedy my będziemy zadowoleni. The orange team goes out, the green team is in.